Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Zaczynamy od listu od pana Szymona z Katowic, który nawiązuje do jednego z naszych odcinków o rowerzystach i pisze tak, że myliłeś się, mówiąc, że rowerzysta ma obowiązek korzystać ze ścieżki pieszo-rowerowej, jeżeli takowa jest w pobliżu. Co ty na to? Artykuł 33 mówi o ścieżce, a właściwie drodze, bo ścieżka to określenie z prawa budowlanego, a droga to określenie z kodeksu drogowego. Oczywiście nie ma tutaj żadnego znaczenia, możemy zamiennie używać tych pojęć. Rowerowej. Ścieżka pieszo-rowerowa też jest, czy droga pieszo-rowerowa też jest drogą rowerową. Ale żeby nie było żadnych wątpliwości, to rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych w paragrafie 40, wziąłem dzisiaj jeszcze ściągę, żeby pokazać wszystkim niedowiarkom, trochę wstyd mi, że muszę to robić. Jest tekst rozporządzenia i do tego wkleiłem znaki, żeby nie było żadnych wątpliwości. Chodzi o te znaki, wspólna ścieżka czy droga pieszo-rowerowa, ta nawet bez rozdzielenia ruchu pieszego od rowerowego, ta z rozdziałem. I w obu przypadkach jest napisane jednoznacznie, kierujący rowerami są obowiązani do korzystania z tak oznakowanej drogi. Oczywiście, jeżeli jest wyznaczona dla kierunku i tak dalej, i tak dalej. Proszę sobie sprawdzić, pan Szymon i wszyscy inni, paragraf 40 rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych i stosujcie, szanowni rowerzyści, infrastrukturę rowerową przygotowaną dla was. No bo jeżeli jedni jadą ścieżką, drudzy jadą jezdnią, trzeci chodnikiem, to jest po prostu anarchia. Tak nie może być. A kierowcy nie wiedzą, gdzie mają patrzeć i gdzie mają szukać niebezpieczeństwa. Piesi też. No bo tędy rowerzysta, tamtędy rowerzysta. Jak żyć? Pozostajemy w temacie rowerzystów. Mamy kilka twoich filmów. I na początek miłośnicy jazdy pod prąd. Tam oczywiście, gdzie nie ma kontrapasów, gdzie nie ma jakiegokolwiek dopuszczenia i nigdy nie będzie, bo nie ma takiej możliwości ze względu na charakterystykę tych wąskich ulic albo olbrzymi ruch na tych ulicach się odbywający. Tutaj przykład ulicy Żuławskiego i ulicy Kolberga. Popatrzcie państwo, to taki troszkę humor zeszytów. No bo widać, że wyjechali pod prąd od Alei Żuławskiego i rozjeżdżają się jeden w Kolberga pod prąd, drugi w Żuławskiego pod prąd. No jakby na przekór wszystkiemu. Za chwileczkę, jak udało mi się zaparkować pojazd, kolejna rowerzystka w najlepsze hula sobie do placu Kleparskiego pod prąd. No i co, jak pojedzie pojazd przeciwka? Spojrzenia, próba schowania się, często nie ma gdzie. Naprawdę niełatwo tu znaleźć miejsce do parkowania. No czyli jeden wielki bałagan. No tutaj pod Wawelem rowerzysta jest wyjątkowo odważny, no albo myśli, że jest naprawdę bardzo chudy i wciśnie się. To jest przykład takiego rowerzysty, który po prostu widząc, że gdzieś na chwilkę musiałby zwolnić, a może zejść z siodełka, jedzie inaczej. I już wtedy wszystko jedno, że tak powiem po trupach, po chodniku, wszędzie potrafi pojechać. Na przykład po drugiej stronie wysepki. Popatrzcie państwo, Wawel, dość duży ruch tutaj przecież, zawsze i pieszych, i kierowców. I nagle rowerzysta pojawia się ni stąd, ni zowąd jadący na czołówkę. Tutaj film, w którym występuje co prawda rowerzystka, ale winni są kierowcy, którzy zachowują się bardzo nieładnie. Rowerzystka jedzie bardzo prawidłowo, na szczęście są tacy. No i myślała, że jak zielone światło, to spokojnie może sobie pedałować. Okazuje się, że nie może, bo w tym momencie ci, którzy wjeżdżali ze szlaku, jakby oni dostali zielone światło, jedzie jeden, notabene kompletnie źle ustawiony, bo przecież ten pierwszy powinien był być na środku skrzyżowania ustawiony do tego lewoskrętu. I w momencie, jak przejechały te pojazdy, które miały zielone światło, jechały na wprost, powinien był opuścić skrzyżowanie. Ten jeden jedyny. Zdążyłby. On stał przed skrzyżowaniem i nagle się wybiera. Czyli na czerwonym skręca w lewo, za nim drugi, popatrzcie państwo, i trzeci. Już tak, że ta rowerzystka hamuje i tramwaj, który sprzeciwka od strony Basztowej jedzie, hamuje. Tak jeździmy. Tak jeździmy w Polsce. I na koniec jeszcze kilka połajanek, ale również dodatkowych treści, porad. Pan Błażej ma wątpliwości, które już wyjaśnialiśmy. No ale wyjaśnijmy jeszcze raz. Jest potem okazja, bo korek na alejach dość spory. A pan Błażej niepokoi się przejściem przy Parku Krakowskim
i mówi, czy ja muszę zawsze się zatrzymać, czy ja muszę zawsze stać, jak obok mnie stoją. No nie, panie Błażeju. Pan musi sprawdzić, czy zatrzymanie wynika z tego, że przepuszczani są piesi, że ustępujemy pierwszeństwa pieszym na przejściu dla pieszych, czy też wynika z korka. Jeżeli zorientuje się pan, że pojazdy stoją, zostawiając oczywiście przejście dla pieszych, tak powinny zostawić, żeby piesi mieli gdzie przechodzić. Przed przejściem, w związku z tym stoją, ale stoją, bo za przejście się nie da wjechać, to sprawdziwszy to, możemy te pojazdy omijać. Ale musimy być pewni, że piesi nie przechodzą. A jeżeli przechodzili, musimy zdążyć zatrzymać pojazd, żeby nie ominąć pojazdu, który zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszego, ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, a jechał w tym samym kierunku. No i temat, który na pewno skłoni mnie do wyrzutów pod kątem kierowców blokujących skrzyżowania, temat, do którego często państwo wracacie, jak przejechać to duże skrzyżowanie Alei Mickiewicza z Czarnowiejską. Duże, trudne skrzyżowanie. Musimy bardzo myśleć. Jeżeli jedziemy na raty, a pozwalam tak jechać, mimo że jest to tak na granicy prawa, bo właściwie w ogóle nie powinniśmy wjeżdżać na skrzyżowanie, jak nie jesteśmy pewni, czy zjedziemy z niego w świetle zielonym. No ale jeżeli nie zablokujemy ruchu, to dopuszczam. Teraz popatrzmy, państwa. No, już chciałem pojechać, bo przecież nie wiedziałem, ile będzie to zielone światło się świeciło, ale ostrożnie, bo myślę, no jeszcze za przejściem, a przed skrzyżowaniem, jeszcze przed tym sygnalizatorem na wysięgniku, mogłem ewentualnie się zatrzymać. Tylko w takim miejscu, które nie zablokuje przejazdu Czarnowiejska Dolnych Młynów i Czarnowiejska w stronę Armii Krajowej. Tam pamiętajmy, że są dwa pasy wyjazdowe z Czarnowiejskiej i oba musimy pozostawić wolne. Pamiętajmy, że jeżeli zrobi się światło zielone dla Czarnowiejskiej i te dwa pasy ruszą, to one mają pierwszeństwo. Pojedziemy, jak oni przejadą. A nie, wjechaliśmy i stoimy i nawet nie patrzymy na boki, co mnie to obchodzi. Albo wjechaliśmy z premedytacją, żeby ci na przykład wjeżdżający z Czarnowiejskiej nie znaleźli się przed nami. Jako pierwszy na zielonym świetle zawsze muszę mieć wolne skrzyżowanie. Zawsze muszę się zmieścić. Jeśli się tak nie dzieje, to jest błąd kierowców, którzy wjechali za późno, którzy wjechali mimo braku możliwości opuszczenia skrzyżowania. No i zobaczymy teraz, czy skrzyżowanie będzie wolne, jak dostanę zielone światło. Ono ma być takie, że pierwsze pojazdy mieszczą się. Następne już niekoniecznie, ale pierwszy pojazd musi się zmieścić. Jeżeli nie doprowadzamy do takiej sytuacji, to znaczy, że nie stosujemy właściwie przepisów, że nie myślimy o innych. Albo że w ogóle nie myślimy i po prostu jedziemy tak sobie przed siebie, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Co oczywiście z przepisami zgodne nie jest, ale również z czystym, zdrowym rozsądkiem. I te blokady skrzyżowań, kolejnych skrzyżowań są naprawdę tragiczne w skutkach. Podobnie jak ta jazda na przejściach dla pieszych rowerzystów. No, światło zielone się zbliża, a ja obawiam się, że nie będę miał gdzie wjechać. No ale jeszcze zobaczymy. Wydaje mi się, że trochę bezkrytycznie wjeżdżają kierowcy. No i nie pomyliłem się. Popatrzcie państwo teraz. Gdzie mam wjechać? Gdzie mam wjechać? Powinienem się dostać na skrajny lewy pas. I nie ma miejsca. Autobus, popatrzcie państwo, nawet na swój pas nie bardzo się mieści. I to teraz ja, szanowni kierowcy, mam zielone światło. Pamiętajcie, ci jadący alejami. I ja mam w tym momencie pierwszeństwo. Tam jakieś trąbienia słyszę. Podejrzewam, wpychał się ktoś, kto w danym momencie nie miał zielonego światła. Ale są i dobre przykłady. Popatrzmy. Pani kierująca tą Kiją właśnie czeka w miejscu bezkolizyjnym, w porządku. Tak, tak można. Ale nie inaczej. I nie cwaniacko, jak ci na buspasie. Popatrzcie państwo, kolejne samochody nagle buspasem się przedostają. No nie, nie, nie. Na buspas wjedziemy tam, gdzie skończy się linia ciągła. Tutaj się nie da. Także proszę o współpracę, proszę o partnerstwo, proszę o skupienie, bo skrzyżowanie jest trudne. Nie jedno, wiele takich skrzyżowań w Krakowie i musimy wiedzieć, gdzie ewentualnie można się na chwilę przechować, jeżeli mamy tak skomplikowane, rozłożyste, rozciągnięte skrzyżowania. Wjechawszy, musimy sobie znaleźć miejsce, gdyby nie dało się całego skrzyżowania przejechać. Uważajmy, bądźmy skoncentrowani. Szczególna ostrożność również na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną obowiązuje. A podstawą jest brak zablokowania. Ci pierwsi oczekujący przed sygnalizatorem muszą mieć wolne miejsce. Jeżeli go nie mają, coś było źle.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.